psychotropy z typu psychostymulanty. Jak zwał, tak zwał. Jej, jestem teraz na haju. O, no. Co my tu mamy? Chemikalia. Gdzieś tutaj była marihuana, albo mam... O, chwila. Do widzenia. W sumie tak sobie myślę, może kiedyś oplatynuję tą grę jednak mimo wszystko. Kurwa, ile ja rzeczy tutaj pozostawiałem. Nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze w środku coś? Czy to te... Magnum czy tam coś? Czej. Tak, to się kurde nie liczy. Nie dawaj mi kurde kropek do miejsc, które nie są dla mnie do wzięcia. Etanty z boczuchu. W sumie to normalne, że on się interesuje damską tą... damskim stanikiem, bo w końcu paździoch sprzedaje bieliznę, czyż nie? To jest pan biznesu, który zabił swojego sąsiada. Kurde, jaki adres jest kiepskich? Ćwiartki 3/4? Wiem, że ćwiartki, ale nie pamiętam jaki numer. I witamy w gównie. Enjoy your stay, motherfucker. Wygląda na schemat jakiegoś miotacza płomieni. O, to nam się... Wypier! O mój Boże! Oczywiście! Dopiero co wchodzę, jebane osy mnie napierdalają. Won! Gdzie szmato jesteś? Kurwo jebana, wypierdolę ci w... Piździec! Won! Nienawidzę, nienawidzę os! Won szmato, kurwa. Chtwu! Nie szanuję czarno-żółtych skurwysynów. O mój Boże, osy to mój żyno Azjaci! PG, ty rasisto! Nie jestem rasistą, tylko pluję faktami. Tak jak kurde pierdolone osy plują gównem. Gin, szmato! Więc no, tutaj nam przyda się palnik na pewno. Tylko najpierw muszę go zrobić. Kurwa won! Otwieraj! Marihuana. Bierz ją! Okej, więc no teraz będziemy musieli tutaj się pierniczyć z Haliną. Nie martw się, Halina, zrobiłem coś, co ty nie mogłaś zrobić przez całe sezony odcinków kiepskich. Zabiłem twojego męża, darmozjada. Paliwo stałe. Oto nam się przyda do palnika. Chwila. Paliwo stałe, wpalne, tak, trzeba z chemikaliami to chyba połączyć. Żeby coś z tego było, więc hej. Jak się tutaj dostawało palnik? A, pajączki! Szmaty. Naboje do strzelby, helje, kurde, ja... Cieszę się z tego, ile ja mam, kurde, tych nabojów do strzelby. W życiu nie miałem ich aż tak dużo, tak wcześnie w tej... W sensie, no, w życiu, no... Won, no ja pierdolę, jebane muchy. Gdzie ja mam iść? A chyba wiem, gdzie ja mam iść. Gdzie mój scyzoryk? No, nam się to teraz przyda. Może powinienem użyć sterydów teraz? Poczekam może jeszcze jak jeden... Jeszcze jeden hit. Wypierdalaj! Jeszcze jeden hit czy coś i wtedy użyję ich. A, psychostymulanty, moje ulubione. I wytrych, też mój ulubiony. Cholera jasna, za mało miejsca. Gdzie jest skrzynia? Gdzieś tu skrzynia powinno być. Tam powinna być, albo tu. Tu potrzebuję korbki, więc chyba pójdę najpierw tędy. O, szmato! I ty! O, chwila.
Kurwa miejsca nie mam, gdzie jest... Gdzie jest, kurde, pierniczone pudło z przedmiotami. Dobra, przynajmniej zrobię sobie heala dodatkowego. Dysza palnika. Znalazłem dyszę palnika! Panie policjancie, ja ledwo dyszę! O mój Boże, to było zwyrolskie. But I don't give a fuck. WON! O mój Boże, wypier! Jeżeli mnie zabije, to... Dawaj, sterydy. Dobra, trzeba lecieć, bo... Wiem, że tutaj trzeba będzie coś rozpierdolić, żeby było miejsce do przejścia. O mój Boże, jak ja... Nie, te muchy denerwują! Paliwo! O mój Boże, odpierdolcie się! Nie mogę się doczekać, kiedy dostanę palnik w swoje rączki. Spalę was wszystkich, skurwysyny, co do jednego. O ile mi paliwa starczy. Tam jeszcze mnie nie było. Won! Idź, wypierdalaj, szatanie! Kurde, jeszcze żyjesz! Szmato! Przynajmniej dostałem mapę. Tak, to widać, że ja bardzo lubię, kurde, te owady. Wkurwiające gówno w prawdziwym życiu i w Resident Evil 7. Tu gdzieś się dostaje tego pająka. W tych śmieciach. O! I... Bła! Kurde! Już nie mają ze mną żadnych szans! Chodźcie do mnie, skurwysyny, usmażę was! Ale nie zjem. Bo to by było chytne. Dobra! Dostałem plecak szkolny. Mogę teraz nosić więcej itemów. Ale dobra, to co najważniejsze. Ty idziesz tu. Psychotropy. Właśnie, pójdę po ten moje... zanim save'nę. Dopóki jeszcze pamiętam. Pójdę po wytrych ten. Chociaż nie muszę się wracać specjalnie po to, bo to i tak będzie po drodze. Czy tutaj dostanę tą korbkę? Kurwa, myślałem, że będę niszczycielem dobrej zabawy i zniszczę tą piłkę, ale nie. O! Daj. Dobra, trzeba będzie tą korbkę jakoś gdzieś indziej znaleźć w takim razie, ale save'nę. Woo! 43 minuty nagrywania, a jeszcze ani razu mojej fanty nie łyknąłem. Już łyknąłem. Nie butlegową, prawdziwą fantę mam. Dobra, mam pomysł. Tutaj palnik będzie bardzo, bardzo przydatny, więc... weźmy... Gdzie to jest? Paliwo stałe. I gdzie są te... chemikalia? Nie mam żadnych? Nie, wygląda na to, że nie mam. No cóż. Tak, najlepiej pojedynczych tych skurwysynów załatwiać z tezorykiem mimo wszystko. O! Lubię szperać w śmieciach. O! Jeszcze bardziej lubię szperać w śmieciach, bo dostaję takie przydatne rzeczy. W sumie tak naprawdę palnik nam przydaje się tylko i wyłącznie tutaj. W tej sekcji, bo później taki trochę useless się staje tak naprawdę. Najlepszy jest na owady. Pokemony mnie nauczyły tego, że ogniste ataki są super efektywne przeciwko owadom, więc
No, trzeba z tego korzystać jak najbardziej. O! ZEMSTA! Daj, madafaka! O! Nie! O, i pająki też rozwalę, chociaż one na razie są Bogu Ducha winne. O mój, dobra, nie są Bogu Ducha winne, wypierdalać. Silne chemikalia. Dlaczego silne? Bo mają muskles. Wyszmaty! Spalę wasze gniazdo! Gincie! Gincie! Aha, ja jestem kurde eksterminatorem. Wyspierdalać wszystkich. Wszystkie kurde owady zabiję. Gincie! Gincie! Charizard, użyj miotacza ognia! Dobra robota, Charizard. Idziemy tędy. Co my tu mamy? Starożytna moneta. 5 groszy. Staropolskich. Nawet nie wiem, ile to by było w tym. O! Co? Spierdalaj! Nie ufam ci! Głupia szmato! Chciałaś mnie zabić piłą łańcuchową? Chciałaś mnie zabić? Zobacz, zobacz, pokażę ci coś. Widzisz, widzisz, patrz! To moja ręka zapryszczona. Widzisz te pierdzielone szwy? To przez ciebie, to przez ciebie! No more bullshit, Mia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I just... No to kurwa, mów tą jebaną prawdę! Ta, nic nie pamiętam, gówno prawda. O, Walduś! Paździochowa to nie jest twoja mami! No i ty, tego było na tyle. Mija mnie naprawdę wkurwia w tej grze. Szczerze mówiąc, to właśnie przez nią żeśmy w te bagno wpadli. Ale no, co ja dostałem? A, pająka będziemy mogli zrobić. Przez nią wpadliśmy w to jebane bagno i teraz, kurde, ona jeszcze z wdzięczności chce nas zabić potem, nie? Ja wiem, że to, kurde, przez jakieś omamy czy coś, ale no... O-o. Dobra, dobra, przepraszam pani kiepska. Pani Halino. Czyli no, teraz będzie nas Halinka gonić cały czas. Ale kurde, musimy tędy iść. Eksterminować. I o. Nie wiem, czy to jest warte uwagi, czy nie, ale ja wolę, kurde, zapierdolić tych skurwysynów. O, o, jeszcze żyje, chwila. Za niedługo się tym zajmę. No. Ach! Jak miło patrzeć, gdy jebane owady giną. Dobra, to była karma. Zamknij ryj, kurwa! Gdybym tylko mógł, to bym ci jeszcze więcej tych owadów rozpierdolił, ale nie mogę, bo mnie gonisz. Kurwa! Szmaty, nie, dobra, ta zniewaga krwi wymaga. Przetrzepię wam odwłoki, skurwysyny. Charizard! Fire Blast! Jeszcze kurwa! Kurwa! Czy ona mnie nie widziała? Mimo tego, że przed jej ryjem byłem. Aaaa! Nie, ona woli, kurde, wysyłać na mnie swoje gówno. Właśnie, wytrych! Nie, nie tu było, cholera.
Nie, dobra. Pieprzyć to. Trzeba otworzyć nam drogę pająkiem. Jestem Lukas! Chodzący pająk. Jestem cute. Na serio, filmy z Lukasem pająkiem są naprawdę urocze. Ja je polecam. One są takie... Jest taki mały skaczący pająk, animacja 3D. Nawet jak macie arachnofobię, to pomyślicie, że on jest bardzo uroczy. Takie duże oczka, te jego 8 fajnych. Naprawdę, zarąbista animacja. Podnosi na duchu. O, szczypawy! Mam nadzieję, że mnie nie szczypną za dupę. Nienawidzę szczypawek. A, pamiętam, gdzie jestem. Powinienem wziąć nowe zmyscyzoryk. Chwila, śmieci. O, dobra, trawa zawsze na koksie. Na koksie, na tym, no, wiadomo. Zrobię sobie... nie. Lepszy heal. I tyle. Chyba tutaj kortkę się brało. Tak, bo ją tutaj można wpierniczyć, więc to ma sens, jakbym mógł ją gdzieś tutaj nie za niedługo zdobyć. Zoe, znów próbowałaś wkraść się na drugie piętro, prawda? Nie sądziłaś, że cię przyłapię? Nawet po tym, co przydarzyło się Evelyn, wciąż gadasz o jakimś dziwnym leku. Co kombinujesz z moim ołtarzem? Moim ołtarzem, na którym jest mój senpai. Lepiej trzyma się w te wścibskie łapska z dala. Nikt nie dotyka mojego świętego ołtarza. Na którym jest Kirito Sword Art Online. Myślisz, że twój ojciec i ja jesteśmy głupi? Jesteś rozpuszczonym, żałosnym dzieciakiem. Żuję, że w ogóle się urodziłaś. Jesteś pokraką, a stale nas oceniasz. I próbujesz uciec z domu. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Żałosne. Jeśli jeszcze raz dotkniesz mojego ołtarza, odetnę ci piersi, zrobię z niej pieczeń. Biedna Mariola. Patologia jebana. Zostawię chemikalia może na te... na... Kurwa, nie, dobra. No, na paliwo zostawię. Najlepiej. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mam iść. Dobra, kortki jednak tutaj nie zdobędę chyba. O, albo może. Don't mind if I do. Mam nadzieję, że żadna kurde napalona mamuśka w okolicy mnie nie znajdzie w tym kurde miejscu. Psychotropy. O, jest, dobra. No i teraz już wszystko pójdzie z górki. Czy to jest jedyna rzecz, która tutaj jest do znalezienia? Aż mi świerzbi, żeby użyć tego. O, wiedziałem, że coś jeszcze jest. Dać nawet moje sokole oko niektórych rzeczy nie zauważa. Wypierdalaj! Ty też, szmato! Okej, to tak. Są dwa miejsca, w którym mogę użyć tego mojego nowego sprzętu. To jest jedno z tych miejsc. Dobra. I tak, gdzie jest mapa? Na mapie. Myślmy. Tak. Tędy mam iść. O! Majne. Zmarnuję jedne chemikalia i przeładuję palnik, ponieważ no nie, czekaj, mogę przecież tędy, o chwila, co to jest za punkcik, fakt, nie dostanę się do niego, trudno. Tak czy owak, tutaj nie spaliłem jeszcze jednego gniazda gówien.
Dobra, kurde. Nie, to pewnie w drugim pokoju. O, chwila! O. Nie, to już ogarnąłem. Dobra, chwila. O mój Boże, jeszcze tu punkcik? Ile ja tych rzeczy tutaj zostawiłem? O mój! Szmaty! Co my tu mamy? Okej. Paliwo. I... Mami! Help me! Nie no, kurwa, nie! Ja muszę przez nią przejść! Złaź z drogi, kurwo! Kurwa, lecz się! No, dziękuję. Kalina, zamknij ryj. No i tyle. Tak, pójdę po wytrych i po ten drugi item, który tam był. Tako. Wziąłem wszystko? Wziąłem wszystko, dobra, lecimy. Myślę, że chyba tutaj jeszcze było coś do znalezienia, pozostawiałem co nieco. A jak nie, to tym lepiej. Nie, dobra, wszystko wziąłem. Leci... chwila. Czy ja widziałem gdzieś X, że mogę wcisnąć? Albo ja jestem, kurde, nie wiadomo, ślepy czy coś. Gdzie mój X? Press X to Jason. Whatever, lecimy dalej. Ty nam się przydasz tu. I tak oto otworzyła nam się droga do nowego miejsca. Nie mogę się doczekać, jakie gówna tam znajdziemy. Co? Kto? Gdzie ja jestem? Nieważne. Kibel! Ale tutaj była siarcysta sraka. Fuck! Nie chce mi się wracać do pudła, ale jestem chyba do tego zmuszony. Szlak by to! Resident Evil i te kurde przedmioty, które leżą wszędzie. O mój, wypierdalaj! Ależ oczywiście! Ty głupia pizdo, musisz kurde siedzieć tam, gdzie mi trzeba. Gdzie mi trzeba iść, do jasnej cholery, gdzie pudło? Aż tam, dobra, pierdolę to, przechodzę przez nią. Wypierdalaj! Już mnie, kurde, te jebane owady gonią. Ale to nic, bo przynajmniej doszedłem tam, gdzie chciałem. Suck my tits, bitch! No i przy okazji jeszcze sobie save'nę. Ta. Psychotropy lecą tu. Czy mam? Dobra, mam zioła. Porobię sobie te... spreje, czy tam te apteczki w cudzysłowie. Dobra, marycha leci tu, ta polepszona tutaj, wytrych też tutaj. Nie wiem, czy mi się korbka jeszcze do czegoś przyda, ale wezmę ją ze sobą w razie czego. Zapiszę. Możemy iść dalej! A nie, no serio, mnie kurde, najpierw mnie Ferdek denerwował, teraz Halina mnie będzie wkurwiać. No jasnej cholery, przestańcie łazić po całym domu, tam gdzie akurat ja muszę iść. Do jasnej cholery.
Nie, będziemy kurde respić się w najmniej odpowiednim momencie, w najmniej odpowiednim czasie, bo jesteśmy skurwysynami i kretynami. Będziemy tylko wkurwiać. Gdzie miałem iść? Jest na górze, nie idź tam. Nie będziesz mi mówić, co mam robić, spóki na pisie. Nie, stój. Mapa. No i polazłem tam, gdzie nie trzeba, ale dobra. Pójdziemy dłuższą drogą. Ponieważ dłuższa droga zawsze jest pewniejsza, czyż nie? Przynajmniej tak to jest zwykle. O, weź wy... Czy ty w innych miejscach możesz chodzić nie cały czas tu? Chcesz mi coś pokazać, ale ja nie chcę tego widzieć. Ha, jedyna słabość pierdzielonych robali. Drzwi. Ha, ha, ha. Klucz wrony. Doskonale wiem, gdzie mogę tego użyć. Tutaj o. O, tu o. Znaczy, że znowu musimy przez halinę przebrnąć. No ja pierdziu. Szmato. Wiem, że dziś jeszcze jeden robal był, ale niech będzie, kurde. Żyj sobie, mały śmieciu, żebyś mógł kąsać innych ludzi, nie tylko mnie. Powinienem pójść po wytrych chyba, bo tutaj coś ciekawego może być. A, whatever, pójdę. No ja pierdolę! Ale to mnie irytuje strasznie! Się odpierdol ode mnie! Ja chcę po prostu pójść gdzieś na szybko, ale nie! Będę tam stać z tą jebaną lampą i gdzieś się kręcić w jednym miejscu. Cały czas. Irytujące gówno. No przynajmniej na pamięć wiem, gdzie mam iść. Tyle razy już tam byłem. Chociaż z drugiej strony może ten wytrych bardziej mi się przyda na coś, co w późniejszym etapie gry będzie, ale nie pamiętam, czy w późniejszym etapie gry będzie specjalnie dużo miejsc, w których będzie można tego wytrychu użyć. Więc no, może w sumie lepiej użyć ich teraz, póki mogę. Lepiej teraz użyć, niż żeby później mi zalegało miejsce w inwentarzu. Żeby mi przypominało za każdym... Wypierdalaj! O mój Boże! I fucking hate this game, okay? Nienawidzę tej gry właśnie dlatego, że nie można sobie kurwa spokojnie połazić. Dobra, gdzie ta kuchnia jebana? Jest tam, już idę. I am coming! Ej, no kurde, jak jest jakieś coś zamkniętego, to ja to muszę otworzyć, nie? I am master of unlocking. Szybciej, nie ma czasu! O, zajebiście. Przynajmniej odzyskałem mojego jednego heala. Dobra, idę tam, do tego klucza całego. Już przypominam sobie, co będzie teraz. Myślę, że powinienem ze sobą wziąć pistolet. Nie dość, że wkurwia, to jeszcze się teleportuje. Może jeszcze niech je szkło, jak w tym jednym odcinku kiepskich. Albo nie, może z drugiej strony palnik nam bardziej się przyda, czej. Ha, nawet nie dokończyłaś tego, co miałaś do powiedzenia, bo cię już spaliłem. Haha, zamknij ryj! Lala, lala, la, Peg jest tu hot! Zamknij ryj, to ja jestem pieszczotą, ja jestem hot. Jesteś szmata. Zaraz będziesz naprawdę gorącą mamuśką w mojej okolicy, kurwa, już nie. A nie!
Okej, to nie było hot. Kurwa! Jakie gówno mnie napierdala! Idź! Czy to te błoto mnie biło? Możliwe. Myślałem, że jakiś owad się przypierdolił, ale tak czy siak... Tak się dzieje, jak ma się adblocka i gorące mamuśki w twojej okolicy nie będą mogły ciebie odwiedzać. Teraz otwieram kluczem drzwi i idę dalej. Because I don't give a fuck, I am a badass. Kurwa. Co to jest? Target acquired. Płody, płody, płody! Wrzucam was do wody! W plastikowej siatce i dalej nie będę śpiewał, bo to może być trochę kontrowersyjna piosenka. W sprawie surowicy serii do wytworzenia surowicy wymagane następujące składniki. Nerw czaszkowy serii D, nerw obwodowy serii D. Dobra, mogę coś stąd wziąć? Jebać płody. Aborcja natychmiast. O! Dźgnąłem go w dupę. Jestem z siebie dumny. Ale dobra. Czy ja potrzebuję jakiegoś itema? O! Teraz usłyszałem telefon! Nie to, co w pierwszej serii. I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. Tak, kurde, niezły odcinek. Dlaczego ja albo ukrytej prawdy rozprawiałem się z twoją mamuśką. Przepraszam! You do? I don't know about the arm, though. To jest, kurde, jeden wielki odcinek trudnych spraw. I still need to check the second floor here. All right, check it out. Meet me at the trailer if you find it. Spoko. Mariolka z nami trzyma, to jest najważniejsze. Więc do tego chyba będziemy potrzebować jakiejś strzykawy czy coś. Nie wiem, czemu nie mogę tego wziąć ze sobą od razu. Wow. Lalka z naskórka. Bleh. Dobra. 11 października, odkąd dzieciak zjawił się w domu, całe dnie dźwięczy mi w uszach i nie mogę zasnąć. Zoe ma rację, z dziewczyną i kobietą, z którą przyszła, jest coś nie tak. Czyli jakiś mały bachur jest i jakaś mała kobieta, nie? Jako, że Mia mówiła, paździochowa, że ona będzie opiekowała się jakimś bachurem, to znaczy, że to one przyszły we dwie do nich. 15 października, mam o mamy, słyszę głosy i ciągle mi niedobrze. Wybrałam się do lekarza w mieście i zrobiłam prześwietlenie. Co się ze mną dzieje? Koronawirus! Dziewczyna dała mi prezent 23 października. Jakiś tam piździernika. Schowałam prezent w tajemniczym pokoju na samym końcu drugiego piętra, gdzie nikt go nie znajdzie. Ta ręka to oznaka zaufania dziecka. Ta ręka przyniesie nam szczęście, a jeśli ktoś ośmieli się je zakłócić, zabije. Kolejny Yoshikage Kira do jasnej cholery. Przestańcie z tymi rękami. Co one wam zrobiły? O, hell yeah. Jakby fapali do fap ręki. Tego się nie robi, to jest złe. O, ale okradanie dom zamożnych staruchów to już coś innego. O. Ta, trzeba wrócić tam, gdzie ta Halinka gryzie ziemię. I ona tam te upuściła latarnię, nie? Więc trzeba ją wziąć i tutaj wsadzić. Mam nadzieję, że nic po drodze się zjebanego nie stanie. No, już je. Nadzieja to jest matka głupich.